Takimi dwoma relacjami, na których chciałabym się skupić, to z jednej strony są takie potrójne kombinacje, kombinacje sezonowe. Kombinacje sezonowe polegają na tym, że w gałęziach urodzenia, w gałęziach naszej mapy, będziemy mieli wszystkie trzy gałęzie, które reprezentują jeden sezon, jedną porę roku. Czyli będziemy mieli dla przykładu właśnie gałąź tygrysa, królika i smoka. I jeżeli mamy taką trójkę, to jest kombinacja, która dodatkowo tworzy element ziemi, więc widząc taką kombinację w mapie, kiedy rysujemy sobie proporcje, musimy jeszcze bardziej zwiększyć proporcje na korzyść elementu, do którego taka trójka przynależy. No i to jest właśnie kombinacja zgodna z sezonami, czy jak chodzi o kombinację, to mówimy o kombinacji krótkiej. Na przykład gdybyśmy myśleli sobie o latach, to takie kombinacje są tworzone przez trzy kolejne lata, jeśli weźmiemy właśnie jako pierwszy rok, rok kiedy zaczyna się dany sezon, kiedy mamy na przykład gałąź C, to kolejne dwa lata będą jakby domykały taką energię lat z poziomu roku. Więc to są właśnie kombinacje sezonowe i oczywiście to pokazuje nam, że energia danej pory roku jest w tej mapie urodzeniowej bardzo mocno obecna. Drugą taką kombinacją troistą jest kombinacja oparta o cykl elementu. To jest taka kombinacja, która tworzy taki wspierający cykl. I gdybyśmy się mieli zastanowić, która kombinacja w mapie jest mocniejsza, czy ta kombinacja sezonowa, czy kombinacja troista, to ta kombinacja troista jakby dodaje nam więcej, dlatego że, no zaraz będziemy sobie może tłumaczyć. I czasami ten wpływ kombinacji troistych jest korzystny dla mapy, jeżeli akurat brakowało nam danego elementu, a czasami jest dla mapy niekorzystny.